Siemanko, witajcie na kanale China.pl. Chciałbym pokazać Wam, jaką ostatnio ciekawą torbę czy sakwę zakupiłem do swojego elektryka. Jest to lekka, dobrze wykonana, wodoodporna, z bardzo łatwym montażem pod siodełkiem. Zaczynając od zamówienia, to zakupiłem ją na Shopee za 30 zł 67 groszy z kuponem, który wtedy był aktywny. Aktualnie cena wynosi około 40 zł. Jeśli jeszcze nie macie konta na Shopee, to na start możecie dostać kupon 15 zł na zakupy od 20 zł. Wtedy taka sakwa wyjdzie Wam około 14 zł. Wydaje mi się, że bardzo dobry deal. Być może można znaleźć coś tańszego i lepszego, ale według mnie to jest naprawdę dosyć dobry produkt. Natomiast jeśli szukacie czegoś większego, to na AliExpress są duże rozmiary, ale też trzeba trochę więcej zapłacić. Jeśli pojawią się jakieś kupony na AliExpress, to na pewno znajdziecie je na stronie china.pl. Wrzucę wszystkie linki w opisie pod filmikiem do sakwy na Shopee, do tych na AliExpress oraz do kuponów na AliExpress. Co do jakości, to wykonana jest z materiału podobnego, który można znaleźć w walizkach podróżnych z elementami odblaskowymi. Całość, tak jak wspominałem wcześniej, jest wodoodporna, pojemność to 0,8 litra, wymiary takie jak widzicie właśnie na ekranie. Sakwę montuje się za pomocą elementu, który znajdziemy w środku. Przykręca się go pod siodełko, a samą sakwę wsuwa na zasadzie zatrzask. Wszystko trzyma bardzo dobrze i nie ma tutaj mowy, aby coś wypadło, czy coś się odczepiło w trakcie jazdy. Zamek odpina się dość dobrze. Tutaj jednak widzicie, jak odpinam to jedną ręką i na rogach jest lekka blokada. Za pomocą dwóch rąk wygląda to dużo lepiej i jest zdecydowanie łatwiej. W środku umieściłem klucz i elementy do załatania dziury i jak widać jest jeszcze sporo miejsca. Bez problemu mógłbym włożyć jeszcze tam telefon czy coś podobnych rozmiarów. Ogólnie uważam to za dobry zakup i kupiłbym to jeszcze raz, nawet gdyby nie było kuponu, czyli musiałbym zapłacić te 40 zł. Jednak kupony trafiają się dosyć często i warto chwilę poczekać i kupić troszkę taniej. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.